oczywiście pierwszy odcinek. I obiecałem wam odcinek o 13. Był wstęp jeszcze pierwszy na kanale Oluś i Świat Rzeczy. Więc wiecie, ja się tak bawię, że widzicie, na przykład jest Zinx, jest drugi Zinx i się tak bawię, że na przykład są mitykale, ekskluzywy, jest takie bazy są. To jest mój największy projekt, to jest na konkurs, oczywiście, ale tu jeszcze zobaczcie. Widzicie? Tutaj mam takie rzeczy. To jest w tej mojej zabawie najnowszy Exclusive X. Czyli ma dwa X-y, bo Exclusive ma drugi, ma jako drugą literę X, czyli to nie jest moja litera. Ten ma X i przerwa X. Więc widzicie? I na przykład zobaczcie. On ma najmocniejszy atak i on jest do kupienia w karnecie. Oczywiście ja się tak nawet bawię, że daję pieniądze komuś, jak coś kupiłem w tej zabawie. Więc widzicie? Napiszcie, czy fajnie się bawię. I was oprowadzę po moim pokoju. Ten cały pokój wykorzystuję do zabawy. Oczywiście, więc widzicie. Zobaczcie, tu jest taki zegarek. Głoszyła tylko tura, kto go widzicie? To pięknie. Tak, przyciągnę to dalej, piszę dalej. Tak, mam jakby ten od widza z Ukrainy. Jeśli tak mówię, że w Ukrainie już niedługo jest kolejny update. Taki Vulcano. I tam jakimś chyba tam w trzecim świecie już znikają te rudy, bo wulkan wszystko spali. I podobno jest nowa planeta, bo nowy wymiar. Nie pamiętam, co tam było. No jakoś tak. Więc to jest oczywiście... Ja sobie tak wymyśliłem, że to jest oczywiście jak na przykład, nie wiem. Napiszcie, czy znacie oczywiście Fortnite'a. Nie dużo osób zna Fortnite, ale możecie go nie lubić. I w Fortnite są czasami... Zrobiłem tu karnet, oczywiście też, rzeczami. I też... Karnet wam pokażę za chwilę, ale... Też w Fortnite są zawsze sekretna postać. I ja zrobiłem tak, że właśnie ta postać jest sekretna. Widzicie? Zobaczcie. Zobaczcie, to jest jego wróg, to jest oczywiście Exclusive i jeszcze to jest Exclusive, no jeszcze X zaznaczę. Exclusive. Tu jest kolejny Exclusive. Tu jest Mythical, czyli słabszy. I widzicie, napiszcie, czy fajnie to wymyśliłem, ale to nie wszystko, pokażę wam karnet. Oczywiście w każdej w Fortnite też karnecie była postać. I zobaczcie. W każdym poziomie karnetu była jedna postać. Ja sobie tak robię, że były trzy postacie i dwa dodatki. Zobaczcie. To jest na pierwszy poziom karnetu. Przynajmniej tak się bawię. Zobaczcie. To jest na pierwszy poziom karnetu. Widzicie? Takie Zinxy. Znaczy Finxy, bo one są z ósmej oczywiście. Więc napiszcie jeszcze fajnie. Mam jeszcze takie ozdóbki, to mu daje takie. I te ozdóbki, to mu daje moc, ochronę i może włożyć w robota. Więc to jest jego cała moc i jego wszystkie ataki, to te wszystkie takie kryształy, bo to są oczywiście kryształy, takie dodatki do nich. Też ekskluzyw, są dwa ekskluzywy, są cztery ekskluzywy, i dwa mitykale. Oczywiście są cztery ekskluzywy i dwa mitykale, więc nie, to jest mitykal.
skończył się w ósmej, pokazuję wam na razie. I to jest Mythical. Pokażę wam jeszcze poprzedni sezon, jak się bawiłem. To już wam cały prawie pokazałem. Tu są jeszcze takie postacie. Taki dodatek był jeszcze. I taki dodatek. Na tym pierwszym. Na tym drugim są takie autka. I jeszcze można zmieniać kolor rampy. To jest oczywiście ten. Z piątego sezonu można zmieniać kolor rampy. A ten. Na taki ognisty i że wygląda jak tak jakby. A widzicie? Napiszcie, czy fajne. Oczywiście. Ja się tak bawię, to nie jest prawdziwie. Napiszcie w komentarzach oczywiście, czy fajnie się bawię. I tu się zdobywa Kzinksy i takie gormity też. Więc gormity są jako takie jakby pety. Mój najlepszy gormit to jest ten. To jest ten. On był 7 sezonu, patrzcie. Ten jest jeszcze na końcu karnetu, on potem dodaje milion, ale ten też był na końcu karnetu i dawał 100 tysięcy. I go mam nadal. 7 karnetu, a to jest 8 oczywiście. Więc zobaczycie, ale podobnie w Fortnite. Jest 8 karnetów i w Fortnite też jest 8. Więc napiszcie, czy fajnie, czy nie. Oczywiście jest 5, 6 dokładnie specjalnych klocków. O, i one tak wyglądają. Poczekajcie, widzowie. One tak wyglądają. A to są te nowe rudy, takie, które się mają, że dostałem niby od widza i tą pułapkę też niby dostałem od widza. A to jest ekskluzyw X. Przerwa oczywiście X. Więc to muszę wpakować. Czekajcie. 5 minutes later. Już jest. Dobra. I napiszcie, czy się fajnie bawi. Oczywiście. Pokażę wam jeszcze tak 2 sezony. Mam jeszcze tak 2 sezony. To jest mój oczywiście najlepszy Zinx. Oddaję 75 tysięcy. Oczywiście te pety mu dają jeszcze ten jakiś, nie wiem. 20, więc on ma prawie 100, licząc z petami. No, on mu daje 20, tak dokładnie, a tamten mu będzie dawał. Tamten mu będzie dawał, więc 100, nie 20, więc 100 tysięcy. Nie, 120 tysięcy. 125 tysięcy, przepraszam, bo się mylę. 125 tysięcy oczywiście. Będzie miał, jeśli dam najlepszego, nie, najlepszy gormit w grze jest, zakupię za pieniądze, za 10 zyla, więc on ma około 2,5 miliona, około coś tego, więc oczywiście są takie, są dwa kolory takich aut, widzicie, zobaczcie, jeden i drugi, one są oczywiście takie porozbijane. One są takie gumowe i ja się boję, że to są takie dodatki w tym karnecie. I zobaczcie, tu mam oczywiście pudło Zinxów. I tu jest dużo Zinxów z różnych karnetów. To tak naprawdę wszystkie Zinxy wszystkich karnetów oprócz z 8 karnetu oczywiście. Więc ja za chwilę kończę, więc tylko chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać. To był mój przed, jeszcze wtedy najlepszy. On dawał mi wtedy 66, ale ten mi daje 75. 76 dokładnie, więc no sobie szóstka podobnie nawet. Więc zobaczcie, to był mój poprzedni najlepszy pet oczywiście. Czy Zinx, Sphinx, dokładnie, to jest Zinx, bo on z trzeciej. Bo on był z trzeciego karnetu i nie mogę zdobyć już dalej, bo mi rodzice nie pozwalali brać pieniędzy od nich. Karnet kosztuje oczywiście, jeszcze nie kupiłem tego karnetu, jak się tak bawię. Więc widzicie, napiszcie, czy to fajnie się bawię, czy fajnie to jest.
mieć dużo zabawek? Napiszcie w komentarzach. A ja lecę, pa!